Czy zgadza się Pan z tezą dzisiejszej debaty oksfordzkiej, w której brał Pan udział? Dostawcy IT muszą zacząć dzielić się ryzykiem. Nie zgadzam się z tą tezą, dlatego że uważam, że od początku naszego aktywnego działania sektora ICT w Polsce dostawcy biorą bardzo duże ryzyko na siebie, niewspółmiernie duże ryzyko do tego, co jest w innych krajach chociażby. W związku z tym z tą tezą nie mogę się zgodzić. Proszę mi podać jeszcze dwie, trzy przyczyny, dla których ta teza wręcz oburza. Ta teza oburza dlatego, że prowadzi w dużej mierze do tego, że projekty obarczone są ogólnie większym ryzykiem i mogą, że tak powiem, bardziej prawdopodobnie się nie udać. Mianowicie takie rozłożenie akcentów właśnie na dostawcy, właśnie na wendorze powoduje do tego, że w dużej mierze klient czuje się zwolniony z odpowiedzialności za realizację, za przygotowanie projektu, gdyż to ryzyko jest potencjalnie, teoretycznie, prawnie zaadresowane po stronie dostawcy, co w praktyce, że tak powiem, nie przekłada się na sukces projektu, a jedynie na potyczki prawne, z których więcej zyskuje tak naprawdę klient. Proszę, ostatnia tylko sprawa. Trzy warunki optymalnej, dobrej współpracy dostawca. Przede wszystkim współpraca, tak? Znaczy warunkiem dobrej współpracy jest współpraca. Ja to nazywam często wspólnotą egoizmów, tak? Jestem za tym, żeby dwie strony, czy trzy strony, czy więcej stron, które biorą udział w danym projekcie, zdefiniowały sobie, jakie cele chcą osiągnąć. Jestem przekonany, że można zdefiniować i ustalić w taki sposób cele, żeby one były wspólne dla wszystkich ze stron. Nie chodzi o to, żeby zawierać kompromis, gdyż kompromisy zazwyczaj są w jakiś sposób chore, krzywe, obarczone jakimś tam błędem, tylko to, żeby znaleźć pewien wspólny zasób, pewien wspólny zbiór wspólnych celów, do których będziemy dążyli i w taki sposób będziemy adresowali również ryzyka w projekcie. Dziękuję pięknie. Dziękuję.